Witam, Sebastian, za kamerą Mania, to jest londonsky.net. Nasz projekt o dobrym, fajnym życiu, dobrym, fajnym gotowaniu, piosenkach, etc., etc. Chodźcie na niego, sami sprawdzacie, bawcie się, cieszcie się razem z nami. Świat w ogóle jest piękny, pomimo różnych tam rzeczy. Nie przejmujcie się tym, życie jest tylko jedno. Ile z tego weźmiecie, to jest wasze. Dzisiaj chcieliśmy pokazać coś bardzo pysznego, bardzo zdrowego na temat chociażby kabaczka, którego właśnie obieram. Pomyślałem sobie, że fajnie będzie wam pokazać, do czego mi ten kabaczek służy. Taki malutki, można go kupić w dowolnym Tesco, jak ktoś nie lubi Tesco, to można kupić gdzie indziej. Butternut squash, czyli dynia piżmowa, awokado, owoce, których nie znacie, może niektórzy znają, kasza gryczana, ugotowana wcześniej przeze mnie i odrobinę oleju kujawskiego z czosnkiem. O tej porze roku zwykle jest kasza gryczana bardzo smaczna, zdrowa, z warzywami, bardzo popularna, zimą pełno witamin, ale częściej jest to kasza z marchewką i jeszcze raz z marchewką, bądź z innymi warzywami, czyli z marchewką. Marchewka jest zdrowa, ale ileż można jeść marchewki? Matko. Dlatego proponuję coś. Kabaczek, ja go tu obieram, chociaż wielu osób nie obiera, ale ja sobie myślę, tym razem zrobię wyjątek, specjalnie dla Mani. Obrałem go. Przekroję go na pół. Mniej więcej. No. Znaczy czwarte. Tutaj mam gorącą wodę, o, i na parze go zaraz sobie upiścimy. O, może tyle starczy na tą odrobinę kaszy na razie. Jak będzie za mało, to się dołoży więcej. Proszę, jak ładnie paruje już. Będzie bielutki. Zieloniutki, bielutki. Niech sobie będzie to. I to jest właśnie butternut squash. Bardzo fajne warzywko. Dyniowate. Właściwie to jest dynia piżmowa po polsku zwana. Ona ma bardzo twardą skorupkę, więc trzeba ją de facto. Niektórzy, jakbym obrał to obieraczem, można spróbować. Skórka ta biała jeszcze zostaje i ona jest dosyć twarda, więc lepiej obrać go w ten sposób. Ej. Widzicie? Widzicie, jak on skakuje? I ta twarda skórka odchodzi. Ja w sumie za dużo tego nie potrzebuję. O czym ja mówię? O tej białej skorupce. Dlatego, żeby dostać się do tego żółtego, do miękkiego, to trzeba ją ściągnąć. Najchętniej, najlepiej nożem. No, proszę bardzo. No, tak mniej więcej może być, bo ja akurat dużo nie będę potrzebował tego. To sobie zwalę ze zmywaka. Proszę bardzo. I jeszcze awokado. Awokado, wiadomo, w środku ma pestkę. Więc trzeba delikutaśnie. Bardzo mięciutkie, już dojrzałe to jest to awokado. Proszę bardzo, taka pestka twarda, jak nie wiem co. Jakby walnął, to by... I wystarczy, jak obrać awokado. Wiele osób pokazywało, żeby obrać szklanką, łyżką, cokolwiek, a ja po prostu robię tak, patrzcie. Fiku miku, jak awokado jest dojrzałe, a jak nie jest dojrzałe, postawić na kilka dni w lodówce. Fru, jest. Jest awokado obrane ręką. Nie potrzebuję do tego słoika, szklanki, czegokolwiek, łyżeczki. Obrane, cymiga. Fru, jest. I co teraz? I teraz robię czapkę. Ano tak. Podłożę sobie tą deseczkę. Biorę piękny babciny talerz. Gdyby babcia wiedziała,
Ja go mam. No dobra. Nakładam wcześniej ugotowaną kaszę gliczaną. To jest prażona kasza gliczana. Bardzo pyszna. Proszę bardzo, flower mi salad na talerzu, czyli zdrowa sztuka na talerzu. Ja właściwie walnę wszystko, co mi tam, co mi tam. Najwyżej będzie to danie dzielone, że Mania się podzieli ze mną, a ja z nią. Jak dawniej w chatach bywało, że się jadło z jednej michy. Proszę bardzo, piękne. Teraz awokado. Tak, o takie kawałeczki sobie. To jest bardzo zdrowe. Zawiera bardzo dużo białka. Jak ktoś jest wegetarianinem, bądź nawet niekoniecznie, to polecam awokado, bo jest bardzo pyszne. Pewnie zakładam, że już się... Proszę bardzo. Poddusiły się moje kawałeczki. Ja się dokładam tutaj. O, mięciutkie faktycznie. O. I na koniec butternut squash. Tylko tyle, aby... Oj. Oj. Strasznie to ma rozmach. Nieważne. Generalnie... O to właśnie chodziło. I... Kujawski olej. Czosnkowy. Jak to pięknie pachnie. Jest zdrowe i pożywne. Proszę bardzo. O. Zdrowa sztuka na talerzu. LondonSky.net. Odwiedzajcie, zapraszajcie znajomych. Bardzo pyszne rzeczy są tam.